Dźwięki ambientu autorstwa ze Burneya. Tak, by to dzisiaj brzmiało. Będziecie sobie musieli poszukać, ja oczywiście linka wstawię, do tej muzyczki z dzisiejszego intra. Oczywiście to są 3 minuty. O, ja nazywam się Kaja Klimek, czyli Kajutex. I mam dla Was komiks ze ścieżką dźwiękową dzisiaj. Spóźniony, ale szczery. Bo wiadomo, jest piąteczek, a to powinien być czwarteczek, ale wierzę, że mi wybaczycie. Bardzo kocham pewien kraj na świecie. Jest to Portugalia. Jest to kraj bliski mojemu sercu, też dlatego, że byłam tam na Erasmusie. Uwielbiam tam wracać, jest tam po prostu absolutnie wspaniale i bardzo czekam, żeby się tam znowu wybrać. Ale poza tym, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca i w ogóle cudowne miejsce z plażami, górami i przemiłymi ludźmi, jest to też kraj, który ma naprawdę potężny rynek komiksowy, bardzo zdolnych artystów. I jednym z nich jest Ze Burney, autor między innymi komiksu Andromeda, czyli Długa droga do domu. Portugalczyk, młody bardzo człowiek, który daje nam nie tylko ten przepiękny komiks w tłumaczeniu Jakuba Jankowskiego, wydany przez Timow i Cichych Wspólników, serdecznie pozdrawiam drużynę, ale daje nam również, co zauważymy, kiedy otworzymy ten komiks, ścieżkę dźwiękową na Bandcampie. I poszłam za głosem i prośbą autora. Odpaliłam sobie te dźwięki delikatnego ambientu, takiego trochę wygrywanego na basie, trochę takiego klawiszowego. I to wzmocniło wrażenie, jakie zrobił na mnie ten komiks. Jestem wielką fanką różnego rodzaju inicjacyjnych, psychodelicznych, mitycznych opowieści. Kocham Alejandro Chodorowskiego. Uwielbiam też Torgala, o czym kiedyś tutaj mówiłam. Uwielbiam Kmicic, zostaw. Tutaj za kadrem oczywiście Kmicic. Uwielbiam też mitologię skandynawską, to oczywiście Yggdrasil w takim pięknym wydaniu, więc dla mnie to jest niebywale wspaniałe, że mogę śladami takiego bohatera, który trochę wygląda jakby był Harleyowcem, trochę jakby był właściwie wcieleniem jakiegoś proroka, takim no, mocny bohater wizualnie niesamowicie. I na kartach tego komiksu, o, toczący niejedną walkę, myślę, że tutaj widać w tym kadrze, to właśnie główny bohater, spotykający bardzo wiele postaci, nawiązań i symboli, i też takich nawiązań wizualnych do twórczości innych artystów, do różnych opowieści, mniej lub bardziej mitycznych, jest tutaj całe mnóstwo. Wykreowane niesamowite postaci ludzko-zwierzęce, jakieś hybrydy, lwy, orły, wilki, przybysze z różnych mitologii, oczywiście również Andromeda. Mnóstwo naprawdę ciekawych wątków, to się aż tak czyta na takim poziomie archetypicznym niesamowicie, gdyż to cyklicznie się wszystko odbywa, w minimalistycznej, czarno-białej formie, tutaj możecie sobie zerknąć, z bardzo niewielką ilością słów, ale dzięki właśnie owej ścieżce dźwiękowej jakoś takie to jest porażające dla mnie i bardzo głębokie. Bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby się zapoznać z tą opowieścią, bo zabiera ona nas w taki wewnętrzny bardzo mocno świat. I jest to naprawdę cudowna, mocna, taka głęboka właściwie też wyprawa. Także zachęcam. Andromeda Ze Burney. To jest początek takiego, myślę, mikro podcyklu z portugalskim komiksem, bo tych komiksów chociażby w wydawnictwie Timow na przestrzeni ostatnich miesięcy czy nawet lat ukazało się trochę. Ja będę to zgłębiać i będę do nich na pewno wracać na pierwszy ogień Andromeda. Zachęcam. I do zobaczenia oczywiście w następnym odcineczku. Pa!